Witam Was serdecznie, tym razem z Bogoty, gdzie znajduję się właśnie na górze Monserrate. Jest to góra wysoka na 3152 metry nad poziomem morza, gdzie znajduje się sanktuarium poświęcone El Señor Caído. Góra uznawana za świętą już w czasach prekolumbijskich, kiedy obszar ten zamieszkiwali rdzenni mieszkańcy Muiska, jest celem pielgrzymek, a także główną atrakcją turystyczną. Oprócz kościoła na szczycie znajdują się restauracje, kawiarnie, sklepy z pamiątkami i wiele mniejszych obiektów turystycznych. Można wjechać tramwajem, czyli taką kolejką linową, albo kolejką po ziemi, lub wspiąć się po schodach za darmo. Kolejka linowa za osobę kosztuje w jedną stronę 14 tysięcy peso, czyli jakieś ponad 15-16 zł. W dwie strony to jest, można kupić bilety jakieś 23,5 tysiąca peso, czyli jakieś 25 zł za osobę, lub wspiąć się na piechotę i wspinaczka ta trwa gdzieś jakąś godzinę. My chcieliśmy wspiąć się na tą górę godzinną, przejść się godzinę, ale trafiliśmy w godzinach, gdzie schody były zamknięte. Otwierają je dopiero o 17. Były otwarte do 13. Jedynie można zejść nimi w dół, a w górę nie da rady. Więc wjechaliśmy na górę, a w dół zejdziemy po schodach. Przepraszam, pomyliłem się. Zamykają schody o 13, a otwierają o 5 rano, czyli po 13 godzinie już nie da się wejść nimi na górę. Można tylko zejść z góry w dół. Tu pokażę Wam, przed nami jest to sanktuarium. Mniej więcej jest tutaj także droga krzyżowa, która jest tam wyszczególniona. Można wyjść, przejść uliczkami i zobaczyć kilka posągów. Wygląda to mniej więcej tak. Wejdziemy także i do środka. W środku sanktuarium wygląda tak. Zbytnio mnie nie interesuje to sanktuarium, bardziej byłem zainteresowany wielkością tego miasta, jak ono wygląda. Bo jest to 8-milionowe, może i więcej, miasto, gdzie wcześniej takiego dużego nie widziałem. Widać je z góry. Tam przed nami także widać takie następne miejsce. Nie wiem na jakiej jest wysokości, ale wydaje mi się, że troszkę wyżej. Jest tam, stoi taki Chrystus z Bogoty. Dokładnie tam. Już nie uda nam się tam wspiąć prawdopodobnie, bo jutro wylatujemy do Limy, jeśli nam nie odwołają lotów. I tam chcemy pójść na Machu Picchu. A poza tym to chciałem Wam tu jeszcze streścić tak w kilka słów pobyt nasz w Kolumbii, który trwał ponad 2 miesiące. Gdzie zaczęliśmy w sumie w Bogocie i kończymy w Bogocie. Objechaliśmy Kolumbię przez kilka ładnych miast i praktycznie dookoła. I co mogę powiedzieć na temat Kolumbii? Bardzo dużo naciągaczy, ludzi, którzy próbują się dorobić na turystach, oszukać nawet na jakieś marne grosze. Jest dużo kradzieży. Sami byliśmy świadkami takiej kradzieży w autobusie, gdzie dziewczynie ukradziono telefon przez okno z motoru. Także mieszkaliśmy w hostelu z jednym chłopakiem, którego okradli 5 osób. No i słyszeliśmy mnóstwo innych historii, które utwierdzają nas w tym i tak samo utwierdzam Was w tym, że Bogota i Kolumbia nie jest kraj bardzo bezpieczny, gdzie można wyciągać telefony albo świecić jakimiś świecidełkami złotem, bo można zostać okradziony.
ogólnie jest to bardzo piękny kraj. Są miejsca, tak jak tutaj Bogota, na przykład tutaj na górze jest teraz dość zimno, nie wiem, temperatura może sięga jakieś 12-14 stopni, może niżej. I ogólnie w Bogocie jest dość chłodno, ale są miejsca, na przykład tak jak byliśmy w Palomino, Cartagena, Santa Marta i tamto wybrzeże, gdzie jest ponad 30 stopni, jest bardzo wilgotno, gdzie ta wilgotność jest bardzo odczuwalna. Jeszcze teraz jest pora deszczowa taka, w której pada dość często, burze są, to ta wilgoć jest, sięga 90%, może i prawdopodobnie nawet 100%, gdzie ubrania nawet nie chcą schnąć w temperaturze ponad 30 stopni. Pokażę wam tutaj jeszcze troszkę, jak wygląda ten widok tej Bogoty. Jest ogromne to miasto, ogromne. Tam się rozprzestrzenia na wzgórza. Tam. Przypominam, jesteśmy na wysokości 3152 metry nad poziomem morza. Sama ta wysokość spowodowała, że tutaj po schodkach takich szedłem niezbyt dużych, długich i odczułem to na oddechu. Opowiem wam teraz może tą kwestię taką, o którą bardzo dużo z was się dopytuje. Czyli ile kosztuje ten biały proszek w Kolumbii i inne używki. Już dowiedziałem się kilkukrotnie w kilku miastach, bo często byłem pytany, więc zadałem te pytania kilku ludziom, którzy tak naprawdę nie trzeba ich szukać, bo oni sami znajdują człowieka. A działa to jeszcze na takiej zasadzie, że gdy zapytasz się ich o cenę, to już nie chcą odpuścić. Nawet jeśli mówi się im, że nie, to idą i śledzą człowieka przez kilka ulic. Naprawdę, to jest coś, co natarczywi. Wystarczy zapytać o cenę i nie dają już człowiekowi spokoju. Uważają, że skoro się człowiek zapyta o cenę, to już chce kupić. Więc tak, ceny, gdy się zapyta ktoś o cenę, tak jak ja się zapytałem, to zaczynają się od, mówią, od 75 tysięcy peso za gram tego białego proszku kokainy, gdzie cena ta schodzi później, gdy mówię nie, że nie chcę, nie jestem zainteresowany, zjeżdżają na 50, na 40, na 30, na 20 i spotkałem się nawet z ceną, gdzie chcieli 10 już w ostateczności, jak się im odmawia. Ceny za kanabis, gdy się pytałem, to miejscowym sprzedają swoim po 2000 peso za blanta jednego i te blanty są podobno bardzo duże, że w tym blancie mieści się gdzieś gram. Turystom sprzedają po 5000, różnie. Ceny także się oscylują, gdy się zapyta ich, od 50 tysięcy peso za, nie wiem, mówią, że tam jest 3 gramy, czyli jakieś 60 zł, gdzie później znowu, gdy odmówiłem, na przykład to było w Kartagenie, gdzie mnie śledził koleś przez kilka ulic i nie chciał odpuścić, gdzie zjechał z tych 50 tysięcy do 10 tysięcy, na sam koniec już chciał. Tak samo, tak jak wspomniał, że jest tam 3 gramy. W kilku miastach ogólnie, gdy zapytałem, to te ceny za tą kokainę oscylowały gdzieś w granicach. Można było utargować już za 20 tysięcy, 25, 30, czyli jakieś 20-30 zł za gram. A z tego, co się dowiedziałem także, to wśród swoich miejscowych sprzedają sobie po 5 tysięcy, a także byłem świadkiem, gdzie jednemu z nich, tych, którzy sprzedają, przyniósł jeszcze inny Kolumbijczyk, 2 worki za 5 tysięcy peso, czyli za jakieś 6 zł. Co wam mogę powiedzieć? Tak jak idąc przez tą Kolumbię po ulicach, to mnóstwo widać tych ludzi, którzy używają tej trucizny, powiem, nazwę to tak. To jest trucizna, która wypala tym ludziom mózgi. Oni później nie mogą się ogarnąć, nie nadają się do niczego, są bezdomni, żebrają, śpią po ulicach i jest ich tutaj mnóstwo. I prawdopodobnie przez to, że jest tyle tego tutaj na tych ulicach, gdzie naprawdę zaczepiają co chwilę ci, którzy sprzedają tą śmierć, to przez nich jest tutaj tyle tych ludzi, którzy właśnie nie potrafią później się ogarnąć, którzy napadają, którzy uważają, że tylko w ten sposób mogą zarobić pieniądze na te narkotyki.
I to oni są przyczyną tego, że ci ludzie się nie rozwijają, że zachowują się jak debile, uważają życie ludzkie za nic, człowieka za nic. Z tego, co się dowiedzieliśmy tutaj, to życie dla niektórych z nich jest niczym. Podjeżdżają na motorach z bronią, okradają ludzi, chodzą z bronią. Nie wiem, dlaczego mają tutaj taki dostęp łatwy do broni, skoro to nie powinno być czegoś takiego. Ogólnie rzecz biorąc, jest to biała śmierć, przez którą wielu z nich także straciło życie. I wielu młodych ludzi, wielu młodych Kolumbijczyków są bardzo przeciwni temu, żeby coś takiego było sprzedawane na ulicy. No ale cóż, jak każdego turystę, który idzie na ulicy prawdopodobnie w Kolumbii, jest zaczepiony wiele razy i pytany o to, czy chce kupić. Sprzedają to taksówkarze, którzy jeżdżą na motorach, wożą ludzi, sklepikarze, ludzie, którzy noszą i sprzedają jakieś cukierki, czekoladki. Można ich spotkać wszędzie. Wszędzie. Naprawdę wszędzie. Nawet jeśli się nie chce tego, bo nie każdy przyjeżdża tutaj do Kolumbii po to, żeby się nawalić jakąś trucizną. Bo jest to trucizna. Nic innego jak trucizna. Wszystkie narkotyki są trucizną, które trują ludzi i niszczą ich życie. I do tego życie innych ludzi, bo to jest taki łańcuch, który idzie dalej, bo człowiek, który jest uzależniony, traci rodziny, traci bliskich, traci przyjaciół poprzez to, co robi później na przykład ze swoim życiem. Poprzez to, że niszczy życie także innych. Dla narkotyków idzie i okrada ludzi, krzywdząc. Nieraz robiąc naprawdę dużą krzywdę lub zabijając. To może tyle na temat tego dziadostwa, które sprzedałem na ulicy. A teraz powiem wam mniej więcej jeszcze o ceny, jakie są tutaj. Jak można sobie przeżyć. My ogólnie na dwie osoby przez miesiąc pierwszy wydaliśmy dość sporo, bo drogie są tutaj przejazdy autobusowe między miastami, gdyż odległości są ogólnie też, gdyby samoloty też w miarę, gdy się chce kupić samolot z dnia na dzień albo za 2-3 dni, to te ceny też są dość wysokie, dużo wyższe niż w tych wszystkich krajach, które zwiedziliśmy do tej pory. I za pierwszy miesiąc, przez który podróżowaliśmy między wszystkimi miastami, za atrakcje, które żeśmy tam zobaczyli, za wynajmy tanich hosteli, bo nie braliśmy żadnych drogich, tylko te najtańsze wybieraliśmy z tych najtańszych. Tylko że wybieraliśmy sobie kuchnię, zawsze hostele z kuchnią, tak żeby można było sobie gotować samemu, na mieście rzadko kiedy jemy, to wydaliśmy jakieś 5, może 6 tysięcy złotych za dwie osoby. I odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, takich, które na przykład są proponowane w wycieczkach, które sprzedają za, tak jak ostatnio znalazłem posta, wycieczkę tam chyba 18-dniową na kilka punktów, gdzie trzeba biec z punktu do punktu, jechać daleko. Ktoś sobie życzył tam 8,5 tysiąca złotych, plus trzeba sobie wykupić jeszcze dodatkowo bilet na samolot w dwie strony z Polski do Kolumbii z powrotem, który też prawdopodobnie oscyluje tam, nie wiem, 500-1000 euro. Więc tak jak mówię, samemu na własny koszt można zrobić to dużo taniej, tak jak my to zrobiliśmy. Ogólnie Kolumbia jest piękna. Ceny za street foody, jedzenie takie, gdzie można się najeść. Nie jest to taka najlepsza, zdrowsza żywność, bo w sumie są tam mięso, nie wiadomo co tam dodają, jakich używają składników. Ale można za 6-8 tysięcy peso znaleźć sobie obiad, 10 tysięcy peso, gdzie zjeść można zupę, drugie danie, jeszcze do tego jakiś sok dostać. Czyli jest to jakieś tam 6-8-10 złotych. Do tego, co wam mogę jeszcze powiedzieć o Kolumbii. Jak na razie to z tych wszystkich krajów, które minęliśmy po drodze, to są tutaj najpiękniejsi ludzie, jakich widziałem tutaj po drodze w tych krajach. Są zadbani, te dziewczyny to jest... Dziewczyny, ta uroda ich jest naprawdę inna niż w Europie, w każdym kraju i jest inna niż w każdym kraju, które minęliśmy tutaj po drodze od Meksyku. Do tego ciężko ogólnie
żeby się porozumieć z kimś bez języka hiszpańskiego, bo mało z nich tutaj rozmawia po angielsku, więc jeśli macie taką możliwość, to jak będziecie lecieć, to potrenujcie sobie troszkę hiszpański, nauczcie się choć kilku zwrotów, które pomogą wam w przemieszczaniu się, w dogadaniu się, nawet w wytargowaniu niższych cen, bo tak jak wspomniałem wcześniej, te ceny, gdy widzą turystę, zawyżają dwukrotnie, trzykrotnie, czterykrotnie, wielokrotnie. Wiele razy żeśmy się spotkali z taką sytuacją, że krzyczą, że na przykład lud 1500. Jadą i krzyczą, lud za 1500. Ja dochodzę, pytam się, ile? Mówią mi 3. Ja mówię, zaraz, przed chwilą był 1500, a on mówi 2,5. Ale tak samo czytam awokado gdzieś na targu, krzyczą, że awokado za 1000. Ja dochodzę, pytam się, to mi mówią 5 albo 6 tysięcy peso. I trzeba się targować wtedy i dobrze znać te kilka słów, żeby można było się w jakiś sposób dogadać. Chociaż my za dużo nie znamy, ale się dogadujemy. I powiem wam jeszcze, że ogólnie w większych miastach po godzinie 18, jak się ściemni, 19, to już nie warto wychodzić na ulicę, bo naprawdę widać na ulicach większość tych osób, które tam się znajdują, to narkomani, tacy bardzo uzależnieni, bezdomni i ludzie, którzy prawdopodobnie polują na to, żeby złapać kogoś i okraść. A turyści są ich pierwszym celem. W większych miastach, takich jak Bogota, Cali, czy Medellin, czy jeszcze jakieś inne większe, to czuć to idąc ulicą, że jest tam niebezpiecznie. Widać to, czuć to po prostu na własnym ciele. Te wibracje są takie, że odczuwa się to, jakby się ktoś wbijał szpilki w ciało. Tych wszystkich nienawistnych, skrzywdzonych ludzi, którzy mają w sobie mnóstwo zła, mnóstwo cierpienia. To widać idąc po ulicy, patrząc na ich twarze, jak oni wyglądają. Widać po zachowaniu, jak się zachowują, gdzie widać także na ulicach mnóstwo prostytucji, że idąc ulicą stoi ich mnóstwo tych dziewczyn na ulicach. Oczywiście nie we wszystkich dzielnicach, ale są takie dzielnice. Są takie dzielnice na przykład, gdzie żeśmy się nie zapuszczali w ogóle, bo podobno jest tam bardzo niebezpiecznie i jest dużo napadów z bronią w ręku. To wspomnę może jeszcze o tym, że transport taki autobusowy w Kolumbii jest bardzo rozwinięty, tylko że ceny są dużo droższe niż w tych innych krajach, które minęliśmy po drodze. Ale autobusy są wygodne, tak jak teraz przyjechaliśmy na przykład z Santa Marty do Bogoty. Oczywiście autobus jechał jakieś 18 godzin, ale był bardzo wygodny. Telewizorki w oparciach siedzenia się rozkładały bardzo prawie na płasko, wygodne. I taki bilet dla osoby kosztował nas 140 tysięcy peso, czyli jakieś 140-160 zł, coś może koło tego. Gdzie, tak jak wspomniałem, jechaliśmy 18 godzin. Chciałem ogólnie się przelecieć tutaj samolotem nad Kolumbią, tymi liniami, które tutaj latają, takimi małymi samolotami, ale w większości przypadków, gdy sprawdzałem bilety, bo tak jak podróżujemy, nie mamy planu za bardzo takiego, nie układamy go na ileś do przodu, tylko tak jak teraz, w niedzielę stwierdziliśmy, że gdzie jedziemy, że jedziemy do Bogoty, a z Bogoty polecimy gdzieś, jeszcze nie było pewne dokładnie gdzie. I stwierdziliśmy, że lecimy do Peru zobaczyć Machu Picchu i bilety kupiliśmy wczoraj na jutro, więc te bilety też nas kosztowały dość sporo, bo jakieś, nie wiem, z walizkami 350 euro. I tak jak mówię, tak jak sprawdzałem wiele razy, te bilety, które były, tak jak chciałem przelecieć samolotem tutaj z miasta do miasta, to były dwukrotnie droższe niż autobusy, więc zawsze wybieraliśmy drogę lądową. Więc myślę, że to na tyle. Następny filmik prawdopodobnie dodam z Peru, może z Limy, może z Machu Picchu, jeszcze nie wiem. I na koniec jeszcze powiem wam tak. Nie zachęcam nikogo do kupowania tutaj tego, co oni tu sprzedają, bo dla mnie, ja uważam, jest to śmierć. Dla nich nie liczy się to, że człowiek, tylko liczy się dla nich zysk. Wielu z nich nawet się nie zastanawia nad tym, ci, którzy to sprzedają, że może to na przykład zabić tego człowieka, zrobić mu dużą krzywdę, jemu lub komuś z jego rodziny. Więc przelatując tutaj, miejcie to na uwadze, bo tak naprawdę to nie wiadomo, co oni tam sprzedają w tych woreczkach. Czy jest to co mówią, czy co tam jest dosypane, co pomieszane. Nie ma takiej pewności nigdy.
i na pewno nie zaprzyjaźniajcie się z nimi, z tymi ludźmi, bo to nie będą wasi przyjaciele, bo oni was widzą tylko zysk. Tak jak większość tych sklepikarzy na ulicy, którzy wam spróbują wcisnąć wszystko, nawet za duże rzeczy, które wam nie będą pasować, to oni wam powiedzą, że pasują. Robią to tylko dla zysku. Pamiętajcie to, że oni nie zależy wam na to, nie zależy im na tym, żeby wam było dobrze, żeby się wam polepszyło, tylko zależy im na tym, żeby sobie napchać w kieszeni. I tak jak to wspominała wiele razy Kicia, oni zachowują się tutaj jak dzikusy. W wielu tych krajach, które minęliśmy po drodze. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że przekazałem wam sporo informacji, które wam się może przydadzą, że podobał wam się ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich znajomych, rodzinę Kacpra, Olafa, Oskara. Dziękuję wszystkim za suby, za łapki w górę, które pomagają nam rozwinąć kanał. I mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia następnym razem.